powiesz. Dzień dobry, witamy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pogoda taka trochę do dupy na góry dzisiaj, dlatego idziemy sobie na małą objazdówkę szlakiem Orlich Gniazd. Oczywiście nie wszystkich, ale wybranych. A to mamy zamek Rapsztyn, kawałeczek za Olkuszem. Widać, że restaurują zamek, cały czas jest w remoncie. W 2019 cały rok zamknięty z powodu remontu. No i trwale, znaczy konserwują go w tym momencie, podnoszą go jako trwałą ruinę. No, robi wrażenie. Zobaczmy, co dalej. Pozostałości XIV-wiecznej warowni wzniesionej na skalnym ostańcu na wzgórzu ponad wsią od kilku lat są remontowane i przystosowywane pomału do obsługi ruchu turystycznego. Zrekonstruowano drewniany most nad Wosą, wieżę oraz podniesiono część murów. Prace trwają nadal, a zamek na cały rok 2019 jest zamknięty. Pokrótce o historii. Pierwotnie w XIII wieku stał tu zamek drewniany, którym władali Toporczykowie. Murowany powstał za rządów Kazimierza Wielkiego, a jakże. Wielokrotnie zmieniając właścicieli, zamek został ostatecznie ograbiony i spłonął podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku. Zamek w Mirowie to najstarszy zamek wśród Orlich Gniazd. Powstał oczywiście za czasów Kazimierza Wielkiego na miejscu grodu mającego początki prawdopodobnie już w VI wieku. Zamek mirowski był podległy pobliskiemu zamkowi w Bobolicach. Funkcjonował jako jego strażnica. Legenda głosi, że obie warownie łączy tajemny tunel. Jak to zwykle bywa, wielokrotnie przebudowywany i niszczony, przechodził z rąk do rąk. Obecnie od 2006 roku jest własnością rodziny Laseckich, podobnie jak Bobolice, i przez nich remontowany z własnego budżetu. Ładny las schodzimy do podnóży zamku w Bobolicach. Oczywiście kolejny kazimierzowski, wzniesiony na miejscu dawnego zbójeckiego zamku drewnianego, zrekonstruowany całkowicie przez Laseckich. Wygląda na nieczynny. Poniżej zamku kwitnie interes, czyli karczma i hotel spa.
Na tle innych orlich gniazd budowla wygląda lekko cukierkowo, chociaż nie tandetnie, a co najmniej dziwnie. Taki trochę Disneyland na Jurze, ale szacunek dla Laseckich za kawał roboty włożonej w tą inwestycję. Zajeżdżamy do wyludniętego Morska, a właściwie zamku Bąkowiec. Aby w skrócie oddać atmosferę tu panującą, pójdziemy na łatwiznę i posłużymy się dwoma wpisami z portali internetowych. Kolejne orle gniazdo uformowane na wyniosłej skale. Jednak jego usytuowanie jest dość niezwykłe, bo na terenie ośrodka wypoczynkowego z historią sięgającą czasów powojennych. Komunistyczne zarządzanie zabytkiem poskutkowało jego oszpeceniem i brakiem poszanowania dla również zabytkowego otoczenia. Do skały dobudowano bowiem budynek, a na miejscu systemu dojazdowego do zamku z drewnianą basztą postawiono urządzenia wyciągu narciarskiego. Nieco dalej powstała kawiarnia. I kolejny wpis. Jedną z przyczyn opuszczenia zamku Bąkowiec w Morsku przez właścicieli jest inwazja mrówek. Obok zamku są nie tylko mrówcze kopce, ale i same mrówki są dosłownie wszędzie w bliskiej okolicy. Nie dało się tam żyć przez tak liczne mrówki. Kto nie wierzy, niech się tam wybierze i idąc do zamku spojrzy pod nogi. Wszędzie mrówcze plemię. W drodze powrotnej zaglądamy do pobliskiego Ryczowa, gdzie na skałce w lesie zrekonstruowano ruinki XIV-wiecznej strażnicy. W sumie nic powalającego, jednak gdyby się wyskrobać na samą górę, byłby piękny widok na okolicy, bo wokół pełno wzniesień z malowniczymi ostańcami wapiennymi, które wyglądają jak baszty zamkowe. Gdyby na każdej z nich zapalić ognisko, byłaby scena niczym z Władcy Pierścieni. Chcemy jeszcze odwiedzić ruiny rycerskiego zameczku myśliwskiego należącego do nieślubnego syna Kazimierza Wielkiego, jednego z wielu, który usytuowany jest w Bydlinie. Droga z Ryczowa wiedzie prawdziwymi jurajskimi zadupiami. Dookoła tylko lasy sosnowe, wszędzie piach, co jakiś czas dom i musimy przyznać, że taki koniec świata podoba nam się najbardziej. Nic tu się nie dzieje, nawet samochodów jakoś nie mijamy. Zapomniany kawałek Jury, tak zwane Góry Bydlińskie. Na wzgórzu zrekonstruowano okopy z I wojny światowej, z tak zwanej bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem. Okopy na wzgórzu Święty Krzyż wykonywane były na szybko pod presją ataku wroga. Wymagały jednak wielkiego wkładu pracy. Prawdopodobne jest więc, iż wykonywały je służby inżynieryjne Armii Austro-Węgierskiej.
Rowy strzeleckie były wykute w skale, wyposażone je w ławkę strzelecką z drewna lub z ubitej ziemi z kamieniami. Zadaszenia wykonywano zapewne z minimalnej ilości belek i desek, pokryto cienką warstwą ziemi, darnią i gałęziami. Układ okopów, w których walczyli legioniści na początku I wojny światowej, składał się z rowu strzeleckiego z poprzecznicami, w niektórych miejscach prawdopodobnie zdwojonego, zespołu schronów, ziemianek i rowów bojowych, łączących strefę schronową i strefę bojową. W okopach, gdzie jedynie dno było wykute w skale, zaś ściany uformowano z ziemi i rumoszu skalnego, stosowano wzmocnienia w formie belkowania lub deskowania, przymocowanego do pionowych słupów. W trakcie trwania wojny częściej stosowano faszynę lub odstępowano od drewnianych wzmocnień, które w przypadku trafienia zasypywały żołnierzy śmiercionośnymi drzazgami. Okopy na wzgórzu Święty Krzyż, przynajmniej w swej części, były wyposażone w obudowę drewnianą.